Dziękuję za uwagę. Skandaliczne to jest zachowanie Urzędu Celnego Inspekcji. Wczoraj rozmawiałem z naczelnikiem, umówiliśmy się tutaj. Naczelnik nawet powiedział, że będzie dyrektor Izby Celnej. Jak nas wszystkich? Nie chodzi do tego. Jak nas wszystkich? Nie chodzi o ten, o włożenie paliwa, bo my sobie poradzimy. Codziennie już wymyśliliśmy sposób. Matka, ojciec, syn. I trzy samochody. I trzy samochody. I wszystko. Oczywiście, że tak. No, słucha pan. Jedno co zrobię. Największym oszustwem i kanciarstwem jest to, że wprowadzono to. 2 lata temu mnie tu zatrzymano na przejściu. Jechałem godzinę wcześniej. Świadomie pojechałem. Mówię, co mi zrobią? Po godzinie dyskusji swoje argumenty przedstawiłem. Oddali mi 2 paczki Monte Carlo, pół litra koniaczku i odpuścili mi 200 zł, bo chcieli cło. Albo samochód. Ja powiedziałem, bo mnie pieniędzy więcej jak u ruskich rakiet. Ale ja sobie nie pozwolę na takie rzeczy. Po godzinie oddali mi to wszystko, powie, do sądu was nie podam. Ale do Rzecznika Praw Obywatelskich napisałem. Tu mam całą dokumentację od 3 lat. Bardzo dobrze, proszę dotrzymać. Walczę, mam tutaj do tego i odpowiedź jest wiceministra finansów. I powiem wam szczerze. Jechałem tu niedawno specjalnie, po to, jechałem dotąd, kiedy mnie zatrzymał, bo słyszałem, bo ja nie muszę wozić tego paliwa, ale jestem patriotą. Jechałem dotąd, kiedy mnie zatrzymał, bo ja nie wierzyłem, że zatrzymują, nie teraz, wcześniej. Już łapali, widzimy się, pan z polecenia pana, w imieniu pana dyrektora. Czy pan rozumie, co to znaczy jest? Ja jak mnie zatrzymany tutaj 2 lata temu, a się każdy złoży po prostu. Każdy ma 50 groszy na bank. Zrzucimy się, będzie płatny na miejscu. Weź nasz chleb, byśmy nie ruchu. Ale w tej chwili ruchu nie ma. Proszę zejść. Nie ma światła. Powiedziałem jeszcze raz. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Witam wszystkich. Przedstawiam się Wojciech Pękalski, poseł na Sejm. Przyjechałem tutaj reprezentować was. Myślę, że godnie. I przede wszystkim proszę was o nie ubliżanie, nie używanie. Proszę pana, mogę? Z uwagi na to, że mamy spotkanie tam w środku. Dobra, daj się wypowiedzieć. Chciałbym w dniu dzisiejszym przedstawić wam wasze prawa. To, co